No to do góry, wio. Niebieskim szlakiem na Kocierz. No jak na razie jest oznakowanie. Piękny jesienny las, spotyka parę osób. No ale tu mówię, jak widać, nie ma. No i wylazłem tym niebieskim szlakiem z takiego miejsca widokowego, z zacienionego lasu. Przepiękny widok. Szlak jest bardzo dobry, tylko trochę hałas jest od drogi. Nie ma takiej ciszy idealnej. A ja tam dalej będę podążał. Las jest całkowicie już pozbawiony liści. Wygląda to niesamowicie w tym świetle. A wysoko, coraz wyżej. Choć dzisiaj nie przekroczy 1000 metrów. Kocierz ma 844. Tam jezioro Żywieckie w tle. O, fantastyczne miejsce widokowe tutaj. Regularna budowla w tle, to nie wiem co to jest, ale wygląda mi to na zapory. Tak wygląda szczyt Jaworzyna, 864 metry. Pełno liści, pełna jesień w lesie. Równo szlakiem sobie podążam, jakieś 3,5 km do celu. A to chyba będzie tylko tak równo właśnie, w ten sposób się szło. Jak to wspaniale być w takim obszarze Beskidu. No tam w tle według mnie to jest Wielka Cisowa, czy też Wielka Grappa, jak ją zwał. Tam będę zmieniał szlak z niebieskiego na czerwony, podążając już bezpośrednio na Kocierz. Wygląda na Wielką Cisową, Wielką Grappę. Nie ma tu żadnych oznakowań. Tutaj doszedłem na przełęcz Przysłop i to jest z Czernichowa 8,5 km. Idąc przez Wielką Cisową. No to widać w lewo szlak niebieski, ja tam z góry sobie zszedłem, to jest lekko, trzeba nadrobić drogi, ale jest tam szczyt. Ja tutaj, i tutaj rozpoczyna się czerwony szlak, którym będę do Kocierza już zasuwał. Jakieś 900 metrów do Kocierzy Wielkiej. Ona ma 879, a nie 844, jak mówię.
jestem. Zdobyty szczyt Kociesz 879. Jest 10 km z Czernichowa, 3 godziny łącznie z przerwą na jedzenie. Niestety nie będzie widoczne, ale Tatry są całe w śniegu. Ja to widzę. No dziś się idzie wśród złota, po złocie, złotem. Cały czas pełno złota pod nogami. Nie widać nawet ścieżki,